Koncert zorganizowany zostanie 4 marca o godzinie 18 w sali koncertowej MCK. Wystąpią Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Będzie to wydarzenie, które doskonale wpisze się w obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Koncert, który dla nas zagrają dwaj panowie, Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski, to będzie takie zwieńczenie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tytuł tego koncertu to Żołnierze Niezłomni, Podziemna Armia Powraca. Warstwa, moim zdaniem, warstwa tekstowa tego koncertu, bo miałem już przyjemność ich słuchać, jest bardzo ważna, bardzo prawdziwa i warta po prostu wysłuchania tego koncertu. Ze swojej strony bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Bełchatowa, ponieważ to naprawdę będzie fajne wydarzenie kulturalne związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. My jako Klub Gazety Polskiej, skromnie powiem, zainicjowaliśmy w ogóle obchody tutaj w Bełchatowie. Stało się to na początku w 2012 roku pierwszą skromną mszą. Później dołączyli do nas Bełchatowianie dla Narodu, później już pojawiły się sztandary i dzisiaj wydaje mi się, że ten dzień w Bełchatowie obchodzony jest bardzo uroczyście, tak podniośle, co jest dla nas bardzo ważne. To była inicjatywa, jak wszyscy wiemy, Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, wprowadzona dopiero w 2011 roku, ale no, u nas już udało się od 2012, chociaż skromnie, ale już rozpoczęliśmy to. Dzisiaj zapraszam, organizujemy ten koncert razem z posłem Dariuszem Kubiakiem i myślę, że każdy, kto przyjdzie, odczuje tą atmosferę i wagę tych wydarzeń, później śmierci tych ludzi, która przełożyła się na to, co mamy dzisiaj. Bo gdyby nie oni, moim zdaniem i wielu chyba, którzy potrafią oceniać sytuację, bez takich ludzi trudno by nam było odzyskać wolność. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Wydarzenie to patronatem objął poseł na Sejm Dariusz Kubiak. Chciałbym podziękować Klubowi Gazety Polskiej w Bełchatowie za zaproszenie mnie do objęcia patronatem tego wydarzenia. Tym bardziej, że jestem członkiem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Tradycji i Żołnierzy Wyklętych i Pamięci Poświęconej Żołnierzom Wyklętym, więc tym bardziej mi miło, a wydaje mi się, że ta formuła muzyczna jest takim poszerzeniem tego spektrum wydarzeń związanych z przywracaniem pamięci o żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, którzy zrobili wielką rzecz. Zrobili wielką rzecz w tamtym czasie, poświęcając swoje zdrowie, życie, walcząc z tak potężną machiną o wolność Polski. Wstęp na koncert jest nieodpłatny.